Tylko jedno jeden. Dokładnie, to jest jeden jedyne serduszko, które trafiło w nasze ręce. No i co? Czy ktoś z Państwa ma taką kwotę 1100? To jest wartość. To jest wartość tego samego kruszcu, licząc robocizny, no i oczywiście nie licząc wielkiego serca, które, na które Państwa... Na które... Kto z Państwa zaproponuje 120 zł? Mamy na razie 110. 120 będzie. Jest narada. Można się składać, to już tradycja. To nie jest nawet pół mandatu, także jest 110, czy 120? Jest legenda, że to jest nie mamy 120. Urządzenie wielofunkcyjne, wykrywa radary. A od samego źródła to, prawda, słyszymy. Tak. I proszę Państwa, w takim razie jaka kwota nam została w tej chwili? No obecnie mamy 150 zł. Państwo słyszycie, prawda, w mamy na razie 150. Wywiadzie, jaką wartość ma ten polfinek. Chyba nie będziemy przedłużać. W takim razie 150 zł po raz trzeci. I zapraszamy zwycięzcę. Państwa. Żeby pokazać, co naprawdę da się z tymi kostkami zrobić. Powiedz do wymyślenia, no tutaj widzę chętnego już. Zapraszam. Proszę bardzo, wymieszę mi tą kostkę tak dobrze, jak potrafię. Najlepiej tak, żebym nie ułożył. Ja bym prosił jeszcze jedną osobę na scenę. Kogoś, kto mi będzie robił za sędziego. Zapraszam. Myślisz, że nie ułożę? To się postaraj, żeby tego. O, tu widzę za dużo. Nawet. Ojej. Wiecie co? Ja mam do was w takim razie takie zadanie w tym momencie. Wymieszajcie mi te kostki, które leżą tutaj. O, te. Wymieszajcie wszystkie w takim razie. Ja dziękuję bardzo tobie. Dziękuję. To bym prosił w takim razie kogoś jeszcze jednego, kto mi będzie tutaj sędziował, ale naprawdę jedną osobę. No zapraszam. Koniecznie jedną osobę. Też mi się nie dogadali. Dobra, mam ostatnią kostkę do wymieszania. Ktoś chętny? Zapraszam. Tutaj nic nie widzę. Okej, proszę o wymieszanie w takim razie. Wszystkie kostki są pomieszane? Dobra, dziękuję bardzo. Dobra, ja dziękuję. Tutaj już to myślę, że wystarczy. Tutaj prosiłbym o domieszanie jednak. Dobra, w takim razie nadal nie mam sędziego, bo wszyscy tylko palą się do mieszania. Poproszę na scenę kogoś, kto mi będzie sędziował. Nie mieszał kostki. Jest tutaj ktoś chętny? Nie widzę. Zapraszam, proszę. Nie mieszamy kostek. Stańcie. Dobra, ja tutaj dziękuję już za pomieszanie. Ja tutaj widzę, co się sztuka nie udała za bardzo. Dobra, ale dziękuję bardzo za pomoc. Mógłbyś mieszać jeszcze tam? Dobra. Zaraz ci wytłumaczę, o co oni chodzi, do czego mi jesteś potrzebny. Pomyślę tak, żebym nie ułożył. Jadę uznać za stosowne, odłóż ją. Dobra, słuchaj, co ja będę wymagał od ciebie? W momencie, w którym zacznę układać kostkę, zobacz, ja teraz zakładam opaskę na oczy. To, co zamierzam zaprezentować, to jak można się domyślić, jest ułożenie kostki Rubika bez patrzenia. Kostka jest wymieszana przez kogoś z publiki, więc nie ma mowy tutaj żadnej manipulacji. To, o co prosiłbym ciebie, to w momencie, w którym zacznę po prostu układać kostkę, złapiesz tą kartkę pomiędzy moją głową a kostką, ok? Da się radę tak trzymać? Weź spróbuj. Tak, ja będę tutaj miał w ten sposób, ty złapiesz i będziesz tak trzymał. Tak, żeby po prostu nie miał szans podglądać, ok? Dobra, to weź to w tym momencie. Będziesz widział, jak zacznę układać, kiedy zasłonię oczy. Ja to w tym momencie zapamiętam, to się naprawdę da zrobić. Thank you.
To było w lewo. No to w drugą stronę. Nie mówię, to samo mieć problemy z komunikacją. Górna ścianka w lewo. I przednia ścianka w lewo. O ile mamy... Tak jest, dobrze. To nawet jest po lewo. Ja w tym momencie tutaj nic nie widzę. Aha, okej, dobrze. Górna ścianka zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Tak, lewa ścianka do tyłu. Górna ścianka w prawo. Tak jest. I teraz lewa ścianka do siebie. Widać, że coś tutaj zaczyna się już układać? Tak miejscami czy nie bardzo? Coś jest. Dobrze. Tutaj zobaczę, że tutaj też z kolei nie widzę, co tu mamy. Okej, tylna ścianka w prawo, proszę. Drugie prawo. Górna ścianka w lewo. Dalej, to jak tam idzie? Nie żal ci, chłopata. Przecież to syzyfowa praca. Namęczy się tylko. A wody? Wody to on i tak nie znajdzie. Tak. Co enzorkę mieli? Pić się chce? Chce się pić? No masz, napić. Nie, dziękuję. No nie, to nie. Może Jaśka by się napił? Od kiedy panu Jaśka tak się ma? Przestań! Powiedz mu, niech przestanie kopać! Przecież to syzyfowa praca, robota to jest na głupich, a Jaśko głupi nie jest, no może trochę naiwny. Właśnie natrafił na kamień. Co? Kamień? Jaki kamień? No kamień. Sądzę, że pod nim znajduje się kopać. Słuchaj, niech on natychmiast przestanie kopać. Jak przestanie kopać, to ja wam dam wody ile chcecie. Pan nas nie przekupi! Pan boi się, że Jaśko natrafi na wodę, a wówczas pana brudne interesy padną. Ty, to nie brudne, woda jest moja i mogę z nią robić co chcę. Interes to jedno, a ludzka twarz to drugie. Przyklaniam kociogatkowi, a twoja matka to co, srami nie handlowała? Proszę zostawić moją matkę w spokoju! Ona nigdy nie zostawiła nikogo w potrzebie, a pan owszem. Dosyć tego! Dosyć! Co ty sobie myślisz? Słuchaj. Nigdy nie sprzedam wam ani kropli wody. Ani tobie, ani twojej matki. Wnioski. Wynocha! Udało mi się kamień przywiązać sznurą. Co się stało? Nie, nic takiego. Przecież widzę. To przez złego. Był tutaj. Tak, powiedział, że już nigdy nie sprzeda nam wody. Nie martw się. Jestem pewien, że niedługo będziemy mieć wodę, tylko muszę wyciągnąć kamień. Zostaw chłopcze, bo sobie zrobisz krzyk. Jaśko, Jaśko, złoty chłopak, takich to ze świecą szukać. Ty, Haneczko, szczęście miałaś, na swej drodze go spotkałaś. Każdą uchę sobie chwali i roboty nie zapali. Bo pracuje jak należy, no i w Boga mocno wierzy. Jaśko, Jaśko, złoty chłopak, takich to ze świecą szukać. Ty, Haneczko, szczęście miałaś, na swej drodze go spotkałaś. Nigdy głowy nie zadziera, zawsze chętnie biednych wspiera.